Uwaga, coś zaczyna się na wykresach Bitcoina oraz Ethereum. Ale dokąd tak naprawdę zmierzają te wykresy? Oraz co najważniejsze, jak możemy je wykorzystać? A co więcej, to przygotowałem dla Was grube wiadomości z rynku. Tak więc oglądajcie do samego końca. Cześć wszystkim z tej strony, Julian. Jeśli interesuje Was zyskowne poruszanie się w świecie kryptowalut, to uwierzcie mi, jesteście w dobrym miejscu. Tutaj omawiam nowe okazje na rynku, które mnie zaciekawiły. Analizuję projekty, nadesłane przez Was, sprawdzamy sytuację na rynku oraz jak w danym momencie ją wykorzystać tak, aby kieszenie po prostu były pełne. Zapraszam również do mnie na Instagrama oraz na Twittera, gdzie również dzielę się z Wami ważnymi informacjami, które uważam osobiście za warte uwagi oraz różne konkursy z kryptowalutami oraz właśnie NFT w roli głównej. Tak więc zasubskrybuj kanał, aby po prostu nie przegapić różnych lukratywnych okazji. Jakby co, to zostawię link do mojego Twittera w opisie tego filmu oraz przy pewnym komentarzu. No to co, lecimy z tematem? I tutaj na szybko, zanim przejdziemy dalej, to chciałbym Wam dać okazję na szybkie 250 dolarów lub inaczej 1000 złotych, już w sumie ponad, a nawet więcej bez żadnego wysiłku. Więc tak pokrótce to dogadałem się z. PrimeXBT tą platformą, na której sprawdzałem jak działa właśnie copy trading lub cobesting, jak to woli, a wynikiem tego dogadania się jest szansa dla Was nawet na 7000 dolarów bonusu przy pierwszym depozycie. Link oraz kod promocyjny cryptoready 50 znajdziecie w opisie oraz przy piętym komentarzu. A co więcej, to pod każdym filmem od dzisiaj zostawiam wam tylko jeden dodatkowy kod na te 250 dolarów, tak więc możecie wypróbować swoje siły tutaj w tradingu w sumie bez ryzyka a zyski, które wy robicie, są w pełni wasze. Tak więc, jeśli się nie załapaliście na kod pod tym filmem, to załóżcie konto i bądźcie go w gotowości na kolejny film, w którym ten kod również będzie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. No i nawet jeśli nie jesteś traderem, co nie, to staking lub ten copy trading, o którym mówiłem, jest jak najbardziej możliwe. Zresztą sami widzieliście u mnie w filmach, ja, że to jest no, ciekawa opcja. No, ale dobra, lecimy z filmem. Jak mogliśmy zauważyć na Twitterze, a dokładnie na profilu Income Sharks, to wskaźnik, OBV, czyli on balance Volume, który cieszył się sporą skutecznością w przeszłości, pokazuje nam byczy prowzrostowy sygnał. O co tutaj chodzi? Mamy tutaj napisane, że OBV maluje bardzo wyraźny scenariusz i doszliśmy do dna i znajdujemy się w fazie odwrócenia. Jeśli dojdzie do przełamania tej konsolidacji, w której siedzimy, to wyraźnie zmieni się narracja. Do tego czasu pracujemy z powrotem w górę, a nie w dół. Jest to bardzo wyraźny poziom unieważnienia. Jest to bardzo wyraźny poziom unieważnienia, co jest miłe. Jest tak napisane tutaj. A dla tych zaciekawionych tematu OBV, to jest to tak naprawdę proste narzędzie, które rejestruje wzrost i spadek wolumenu, tworząc taką, jak widać, właśnie gładką linię wskaźnika, aby przewidzieć, kiedy mogą wystąpić główne, takie większe ruchy na rynku w oparciu o zmiany względnego wolumenu obrotu, w naszym przypadku, właśnie na, na Bitcoinie. OBV tak ogólnie to działa najlepiej podczas testowania głównych wzlotów i dołków tych większych ruchów, właśnie, aby zmierzyć możliwe wybicia lub jakieś awarie, jeśli chodzi o trendy, czyli to, co wam właśnie tutaj przedstawiłem. Takie ludziki, jak ja i ty, możemy wykorzystać OBV do dostarczenia wielu kluczowych prognoz, takich jak bycza dywergencja, przewidująca, że cena przełamie opór lub niedźwiedzia dywergencja, przewidująca, że RAID zatrzyma się lub odwróci. I tak to właśnie wygląda z tym OBV. A co nam powie blockchain, dane on-chain prosto z łańcucha bloków? Patrzcie, ilość bitcoinów ostatnio ruszana ponad 10 lat temu osiągnęła zaledwie 2 miliony 400 tysięcy, tam trochę ponad bitcoinów. A to mówi nam, że prawdopodobnie większość tych monet przepadła na zawsze. Prawdopodobnie znacie jakiś przykład sytuacji z internetu, w której ktoś kiedyś bawił się w kopanie bitcoina lub kupił jakąś tam ilość bitcoinów, zapomniał o tym, zgubił swoje klucze i nie ma do nich teraz dostępu. A dzisiaj te bitcoiny dosłownie mogłyby odmienić życie tej osoby. A jak powiedział sam Satoshi Nakamoto, to zgubione monety sprawiają, że monety wszystkich innych są warte nieco więcej. Pomyśl o tym jako o darowiźnie dla wszystkich. Możecie potraktować to jako takie przypomnienie, aby dbać po prostu o swoje klucze do portfela, bo może się kiedyś okazać, że kiedyś to ty będziesz tą osobą, co kupiła jakieś coiny, możliwe że altcoiny, właśnie jakieś, które są warte miliardy dolarów później i nie masz do nich dostępu. Oczywiście nikomu tego nie życzę, no ale dobra, lecimy dalej. Druga największa kryptowaluta, Ethereum, wybija kluczowy poziom oporu, od którego odbijała się aż od grudnia tego roku. Czyli widzimy, że coś tam się rusza. Mamy tutaj ładne potwierdzenie, nie jest to po prostu jedna świeca wychodząca. Mamy tutaj rzeczywiście już trzecią zieloną świecę ponad ten poziom oporu. Bardzo dobry znak. Chociaż uważam, że oprócz takich technicznych argumentów, wzrostowych argumentów, przydałyby się parę takich fundamentalnych, mocnych newsów, aby maszyna ruszyła bardziej z impetem. Tak czy siak, ja będę bacznie obserwował, co tu się dzieje i starał się na bieżąco was informować. Ale to nie koniec dobrego dla Ethereum, dlatego że ostatnio ogłoszono, że przejście na Proof of Stake z powodzeniem odbyło się w sieci testowej. A to jest ostatnia taka publiczna sieć testowa przed przejściem na Proof of Stake jeszcze w tym roku. Całe to przejście Ethereum z powodzeniem odbyło się w sieci testowej o nazwie KILN, zgodnie z danymi blockchain w sieci testowej. To wydarzenie odbyło się 15 marca, a twórcy Ethereum chwalili tą przełomową okazję. Dzięki temu łańcuch tzw. beaconów. Połączył się z siecią testową Kiln. Ta sieć testowa Kiln ogólnie jest taką ostatnią publiczną siecią testową przed przejściem właśnie na Proof of Stake co powinno nastąpić jeszcze w tym roku. Jest to tak naprawdę kamień milowy dla sieci Ethereum, która przygotowuje się do wprowadzenia niektórych z największych zmian od czasu swojego powstania. Ethereum 2.0 moim zdaniem to będzie naprawdę gruba sprawa, która myślę, że no, jest w stanie pokazać pazur przy reszcie tych tak zwanych Ethereum Killers, które właśnie cieszyły się argumentem, że są zbudowane na Proof of Stake i oferują taniutkie transfery. Ale tanie transfery to nie wszystko. Jeszcze jest wiele czynników, które warto wziąć pod uwagę. Aby lepiej to zobrazować, to powstała taka stronka ultrasound.money. Widzimy tutaj aktualne statystyki odnośnie ekosystemu Ethereum. Nawet tutaj na środku widzimy aktualną inflację Etheru. A niżej mamy rozpiskę, które aplikacje zbudowane właśnie na nim najwięcej go spalają. Jak widać są to głównie rynki NFT oraz DEXy, zdecentralizowane giełdy. Jednak co chcę Wam tutaj pokazać, to różnica po przejściu właśnie na Proof of Stake. Klikamy tutaj Simulate Merge i od razu pierwsze co widzimy to deflacyjność Etheru na poziomie prawie minus 1% na rok. A tutaj po prawej widać, że z prawie ilu tam... 5,5 miliona Ethereum na rok, wydobywanego rocznie, będzie o jakieś 90% mniej. Czyli jak widać Ether stanie się zdecydowanie bardziej rzadkim aktywem, którego będzie tylko mniej, a wypuszczonych tych tokenów na rynek będzie również o wiele mniej. No a wraz z większą adopcją DAPSów na Ethereum, jak i samego Ethereum Virtual Machine, to przy wzroście popytu na tą kryptowalutę w połączeniu właśnie z niską podażą, to może nas przyjemnie zaskoczyć. Oczywiście mówię o perspektywie lat i miesięcy, bo do samego przejścia na Proof of Stake pewnie właśnie minie jeszcze parę miesięcy. Zanim przejdziemy do tych grubych newsów, o których mówiłem, to zrobimy szybki update o projektach, których ostatnio się zainteresowałem i z tego co wiem, to by również. Chaincorn. Aktualnie mamy Public Sale, tutaj na stronie możemy sobie kliknąć, połączymy sobie Wallet, Metamask. I tak, i możemy właśnie kupować już tokeny właśnie jako publika, nie jakiś pre dla prywatnych osób. I to jest ostatnia szansa właśnie na nabycie tych tokenów jeszcze przed listingiem. A jeśli braliście udział w pre-sale lub właśnie w tym public sale już, to no. można już odebrać swoje tokeny z vestingu na ich stronie, właśnie tutaj w zakładce claim. Sprawa wygląda bardzo prosto, wybierz tutaj rundę sprzedażową, w jakiej brałeś udział, to jest pre-sale lub właśnie public sale, o którym powiedziałem. Wybierasz tutaj Metamask lub Wallet Connect, właśnie portfel, z którego zakupiłeś te tokeny. Wtedy otworzy się panel, klikasz Claim i, no, to by było na tyle. Prosta sprawa. Wystartowała również akcja Go Disruption, gdzie najlepsze 20 projektów, które będzie chciało wystartować właśnie na blockchainie Chaincorn, wygra finansowanie o wysokości 200 tysięcy dolarów na projekt. Ale to nie wszystko, bo taki projekt uzyska również pomoc w rozwoju na starcie. Tak więc, jak jesteście ciekawi tematu, to jest też tutaj cały film tłumaczące o co w tym chodzi, może ktoś z oglądających wystartuje w tym programie, nigdy nie wiadomo. Mamy też partnerstwo z BlackLakes, a wynikiem tego partnerstwa będzie możliwość użycia właśnie tokenów CornEx do zapłaty za usługi z minimalnym przelicznikiem na dolary. Czyli będzie można przeliczyć CornEx do dolara po rzeczywistej cenie rynkowej, ale na przykład nie niższej niż jakaś tam ustalona kwota. A to może pomóc w uzyskaniu takiej podłogi cenowej na listingu. Jeszcze Wizardia, co tam w projekcie. Wizardia. Jak widać, tutaj chyba Was nie zaskoczę, ale zbliża się listing Wizardi 24 marca na gate.io. Myślę, że może być ciekawie, bo na paru launchpadach, jak na przykład na Trustpadzie, to szybko rozchodzą się te tokeny. Więc jeśli nie braliście udziału w żadnym launchpadzie, to warto poczekać na, na listing oraz właśnie IEO. I tutaj przypomnę Wam jeszcze o chyba w jednej z ostatnich okazji, właśnie na nabycie sobie NFT, które no po prostu szybko się rozchodzą właśnie od Wizardi. Ale za każdym razem, jak tutaj wchodzimy, jest ich coraz mniej, właśnie. Ostatnio druga runda się skończyła, teraz trzecia. Cena za NFT wynosi 225 dolarów. Później będzie się podnosiła o 50 dolarów, jeśli dobrze pamiętam, albo nie, nawet 70 dolarów. No i jak widać, po prostu będą coraz, coraz droższe te NFT. Więc po prostu jest to chyba jedna z ostatnich okazji, żeby nabyć te tokeny w takiej po prostu okazyjnej cenie. Później no, będą coraz droższe. No, zainteresowanie tymi tokenami po prostu jest e, z, od strony społeczności. Jak widać, jest bardzo dużo zbudowana społeczność dookoła Wizardii, coraz bardziej się rozwija, a to tym bardziej pokazuje, że właśnie ten listing na Gate.io może być ciekawy. No i też te NFT no nie są jakimiś tam po prostu obrazkami, które będą sobie wysiedzieć tam w grze. E, te NFT to tak naprawdę są sercem całej tej gry Wizardia. Tutaj właśnie można kupić te Arena Genesis, e, na których będzie się grało, więc jakby w pewnym sensie będzie się posiadało dosłownie część gry. I to będzie uzys pozwalało uzyskać właśnie dochód pasywny bez nawet grania w tą grę, więc to myślę, że jest bardzo ciekawą opcją. No i w ogóle jak jesteście zainteresowani tymi NFT, ja Wam podrzucę link w opisie oraz w komentarzu do właśnie tutaj tego panelu. A jeśli wejdziecie przez mój link, to dostaniecie zniżkę 5% na te NFT, więc wiecie, pieniądz zaoszczędzony to pieniądz zarobiony, tym bardziej jeśli są to ostatnie szanse na właśnie okazyjne ceny tych NFT, tak więc skorzystajcie z linku poniżej. I sprawdźcie, czy w ogóle temat was zainteresuje. No ale dobra, czas na newsy. Spotify dołącza do innych firm technologicznych w walce o rekrutację talentów Web3. Ten streamingowy gigant opublikował ostatnio dwie oferty pracy, koncentrując się na inicjatywach Web3, dołączając do rosnącej grupy gigantów od Disneya po Nike, które chcą zatrudnić w tym sektorze. A to mówi nam, że Spotify. Powoli macza swoje paluchy w świecie blockchain i kryptowalut. Ja domyślam się, że może to mieć związek z NFT, a konkretnie jakimiś limitowanymi utworami w formie właśnie tych tokenów. Bardzo dobra wiadomość dla globalnej adopcji kryptowalut. Kolejny news to Rarible, jeden z największych rynków NFT, dodaje NFT na sieci Polygon i obsługę wielu portfeli do swojego marketplaceu. A oprócz wspierania samych NFT na Polygonie, to Rarible ogłosiło również partnerstwo z Polygon Studios inicjatywą wspierającą projekty gier, NFT i Metaverse oparte na rozwiązaniu do skalowania Ethereum. Polygon Studios będzie wspierać Rarible w zakresie marketingu i wsparcia programistów w ramach tej współpracy. A wraz z dodaniem Polygon do swojej platformy to Rarible również uruchomiło funkcję Multi Wallet, Wielu portfeli, które pozwalają użytkownikom zalogować się za pomocą maksymalnie 20 różnych portfeli, jednocześnie na różnych łańcuchach bloków. W ten sposób użytkownicy z wieloma portfelami w różnych obsługiwanych ekosystemach nie będą musieli ciągle się logować i wylogowywać podczas kupowania i sprzedawania NFT, by właśnie w bo Kolejne udogodnienia, nowe partnerstwa lubię to widzieć. A dobrych wieści ze świata NFT jest jeszcze trochę. Patrzcie, według CEO Meta, jeszcze niedawno Facebooka, Mark Zuckerberg planuje umożliwić użytkownikom Instagrama wyświetlanie ich NFT, a nawet mintowanie nowych NFT w aplikacji. Zuckerberg powiedział, że pracują nad wprowadzeniem NFT na Instagramie w najbliższym czasie i nie jest gotów, aby ogłosić dokładnie, co to będzie dzisiaj. Ale w ciągu najbliższych kilku miesięcy zdolność do wprowadzenia niektórych NFT, miejmy nadzieję, że z tym czasem uda się wybić różne rzeczy w tym środowisku. Tak więc bardzo konkretnych informacji w tym zakresie nie mamy, ale myślę, że warto śledzić temat. Jeśli pamiętacie projekt Libra, miał być to stablecoin Facebooka, to on odszedł już w niepamięć, więc możliwe, że ekipa stojąca za nim wyciągnęła odpowiednie wnioski i przeniosą je właśnie w sferę NFT na Instagramie. A to nie jest pierwsza taka integracja NFT na popularnych social mediach. Mówiłem w jednym z filmów, albo już sami widzieliście, że na Twitterze można ustawić swoje NFT jako zdjęcie profilowe a wtedy będzie się wyróżniało taką sześciokątną właśnie otoczką dookoła tego tokenu, który ktoś tam sobie zakupił. No i to by było na tyle. Ja życzę Wam klasycznie samych udanych, przede wszystkim bezpiecznych transakcji i samozaparcia do dalszej nauki. W razie czego to piszcie śmiało na Instagramie lub Twitterze, postaram się Wam pomóc na tyle, ile mogę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat tego filmu, piszcie mi proszę wszystko w komentarzach. Wszystko, co napiszecie, postaram się uwzględnić przy tworzeniu następnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!